Dzień dobry. Tu Gosia Jackowska. Zapraszam na kolejny kwadrans z Jackowską. Zaczynamy kolejne spotkanie dzisiaj o produktach zbożowych w diecie niemowląt i małych dzieci. Poprawiam sobie tutaj miejsca. Witajcie, widzę, że się pojawiacie. Dobra, będę opowiadać. Przypominam, że nagranie będzie zapisane. Będzie dostępne do oglądania później na Facebooku i na YouTubie, tak jak wszystkie poprzednie nagrania live. Nie będziemy się widzieć za tydzień, bo mam zajęcia ze studentami i muszę być na uczelni. W związku z tym będziemy się widzieć następnym razem 4 listopada i wtedy porozmawiamy o żelazie w diecie dzieci i w trakcie rozszerzenia diety i w żywieniu też mam pewnie w jakimś stopniu. Więc jak będziecie mieć pytania o żelazo, to i o produkty bogate w żelazo, to zapraszam na 4 listopada. Jeszcze te informacje powtórzę później. Dzisiaj o produktach zbożowych trochę pytań było. Wydaje się, że to taki temat zwyczajny, bo przecież te zboża, makarony, kasze, pieczywo jemy na co dzień, więc wydawałoby się, że to nic niezwykłego. No ale pytania jednak jak zwykle się jakieś pojawiły, więc postaram się uporządkować tą wiedzę. Witajcie, dajcie znać, czy wszystko jest ok, jeśli chodzi o dźwięk i wizję. Instagram, widzę, że tutaj sporo osób już jest, a jest porówno, powiedzmy, na Facebooku i na Instagramie. No dobra, to zaczniemy od tego, dlaczego w ogóle te produkty zbożowe ja uznałam, że warto o nich powiedzieć i dlaczego my w ogóle je jemy i podajemy naszym dzieciom. To są takie produkty, które na co dzień w naszej diecie, nawet takiej tradycyjnej polskiej diecie, się pojawiają. Kasze to jest taka żywność, bardzo bym powiedziała, tradycyjna i pojawiająca się na naszych talerzach od zawsze. Dobra, mam tu sygnały, że słychać, jest ok. Jeśli chodzi o wartość odżywczą, no to ja będę mówić nie tylko o kaszach, tak? No, kaszki oczywiście się pojawią, bo to jest taki temat przy niemowlętach, jeden z pierwszych, ale będę mówić też o kaszach takich, powiedziałabym, dorosłych, czyli takich normalnie kupowanych w sklepie, jak kasza gryczana, jaglana i jęczmienna i tak dalej. Ale powiem Wam też o makaronach, o pieczywie, bo o pieczywo też jest zawsze sporo pytań. O tych takich mniej popularnych zbożach, takich tak zwanych pseudozbożach, opłatkach. No i teraz, co my mamy z tego, że my jemy te produkty zbożowe? Podstawową takim składnikiem odżywczym, który się znajduje w produktach zbożowych, są oczywiście węglowodany. I pewnie jak się interesujecie chociaż trochę tematem żywienia, no to wiecie, że produkty zbożowe są jednym z takich głównych składników naszej diety, czy powinny być jednym z głównych składników naszej diety. No bo są zaraz po warzywach i owocach kolejnym etapem piramidy żywienia i to nasza polska piramida żywienia tak wygląda, ale też większość zaleceń w różnych krajach, ale też takich globalnych, też tych zaleceń, które mają pokazywać nam, jak powinniśmy się odżywiać, żeby sprzyjać naszej planecie, też mówi o produktach roślinnych przede wszystkim, więc zboża są takim produktem, no, który na co dzień, w zasadzie w każdym posiłku powinniśmy mieć i dzieci też powinny je dostawać, no bo w jakiś sposób się muszą nauczyć też je na co dzień jadać w posiłkach. No tak, ale wartość odżywcza. Produkty zbożowe, które już wymieniłam, są przede wszystkim źródłem węglowodanów, ale też jeśli wybieracie produkty pełnoziarniste, to one będą też bardzo dobrym źródłem białka. Oczywiście błonnika, o którym powiem jeszcze trochę dalej, ale też składników mineralnych. Są źródłem żelaza, niektóre są źródłem nawet wapnia, magnezu, cynku, witamin z grupy B. No i są takim produktem, który ma, szczególnie w przypadku małych dzieci, niemowląt, rozszerzania diety, jest to o tyle fajne, znaczy są to o tyle fajne produkty, że one mają dużą gęstość odżywczą. To znaczy, że w niedużej porcji dostarczają dużo energii, dużo składników odżywczych. Mówię raczej o tych takich grubych kaszach, makaronie, nie o kleiku ryżowym, ale też o nim zaraz wspomnę. No właśnie, i teraz zacznijmy od tych niemowląt. Czy im te płatki, czy te kaszki zbożowe podawać od samego początku, czy gdzieś je wprowadzać później, czy zacząć od warzyw i owoców? Jeśli chodzi o wprowadzanie do diety produktów zbożowych przy rozszerzaniu diety, to moim zdaniem zboża są jednym z pierwszych
z pierwszych grup produktów, które powinniśmy wprowadzać do żywienia małego dziecka. Oczywiście warzywa i owoce też, ale warzywa i owoce mają bardzo niedużo kalorii. Ważne jest, żeby dziecko je poznało, szczególnie te warzywa są takim tematem, który się ciągle przewija i że trzeba je dużo razy podawać i proponować i podawać różne i różne formy i tak dalej, ale warzywa nadal będą czymś, co dziecko musi się nauczyć lubić po prostu. No oczywiście są takie, co dzieci będą lubiły szybko i będą im smakowały, ale raczej będą dodatkiem. To nie powinno być tak, że cały posiłek to są same warzywa i nic poza tym. Chyba, że jesteście naprawdę w pierwszych tygodniach i dziecko po prostu próbuje jakieś pierwsze produkty, no to wtedy może być tak, że ten posiłek to są ugotowane warzywa. Ale jeśli jesteśmy na etapie już takim, że dziecko dostaje 2-3 posiłki w ciągu dnia i one mają być jakoś w miarę zbilansowane, to myślę, że produkty zbożowe są taką grupą, która się powinna pojawić dosyć szybko w czasie rozszerzania diety, właśnie dlatego, że dostarczają dużo energii, są źródłem wielu składników mineralnych i węglowodanów i białka. Więc jako zarówno w diecie niemowląt, jak już jesteście po tym etapie podawania pojedynczych małych ilości i mamy już te regularne posiłki, i w żywieniu małych dzieci w drugim, trzecim roku życia, i w żywieniu starszych dzieci i dorosłych. Produkty zbożowe są tą grupą, która się powinna pojawiać no w zasadzie w każdym albo prawie każdym posiłku, jako taki dosyć ważny składnik tego posiłku. I teraz, jakie produkty wybierać? Jeśli chodzi o niemowlęta, no to pojawia się temat i pytanie, i te pytania tutaj też padły wcześniej, jak pytałam Was o to, co byście się chcieli dowiedzieć na temat żywienia, na temat tych produktów zbożowych. Jakie kaszki, jakie kasze, jakie produkty, czy można ominąć w ogóle kaszki takie błyskawiczne dla niemowląt, czy nie? No i teraz moja odpowiedź jest taka, że w zasadzie jeśli nie chcecie używać gotowych kaszek dla niemowląt, takich błyskawicznych kaszek, to w ogóle nie trzeba tego robić, bo można równie dobrze po prostu od początku podawać dziecku kasze takie, jak kupujemy dla siebie i gotować je w zależności od tego, jaka konsystencja jest potrzebna, bardziej miękko albo bardziej sypko. Można je dodać do posiłku i zmiksować, albo podawać po prostu podawać tak jako danie, dodać do tego trochę warzyw, trochę jakiejś oliwy czy masła i w zależności od tego, jak bardzo urozmaicona już jest dieta, no to dodawać tam różne inne składniki. A jeśli chcecie jednak korzystać z tej gotowej żywności dla niemowląt, to z kaszkami jest tak, że one są chyba najbardziej takim zwodniczym produktem dla niemowląt, bo wydaje się, że są lepsze dla małych dzieci, no bo są łatwostrawne, są błyskawiczne, więc wystarczy im tylko dodać trochę ciepłej wody, można je łatwo pomieszać z czymś, tylko pamiętajcie o tym, że one mogą, zgodnie z prawem, nie powinny być posłodzone, ale bardzo wiele produktów tego typu, które są dostępne w sklepach, takich popularnych marek, mają dodatek różnych substancji słodzących, zaczynając od cukru przez syrop glukozowo-fruktozowy, po jakieś zamienniki typu zagęszczony sok z owoców, czy z winogron, czy z jabłek, czy z czegokolwiek innego. A jeśli wybierzecie kaszkę, która jest już w składzie, ma mleko modyfikowane, to jest dużo większa szansa, że ona będzie miała dodatek jakiejś substancji słodzącej. Więc jeśli chcecie korzystać z gotowych kaszek dla niemowląt, to bardzo uczulam na to, żeby czytać skład, bo prawo nie zabrania słodzenia tych produktów, one mają być zgodnie z przepisami unijnymi i naszymi polskimi dostosowane do wieku, natomiast no nie jest powiedziane, że na przykład nie mogą zawierać cukru, czy nie mogą zawierać syropu glukozowo-fruktozowego, więc na to uważajcie. Mam na Instagramie pytanie, czy helpa jest ok. Helpa nie jest produktem dla niemowląt, tylko jest kaszą, która jest bardzo drobno zmielona na taką manną kaszę z różnych zbóż. I ja oczywiście bardzo lubię helpę i zresztą jak podglądacie moją pracę, to pewnie wiecie, że się lubimy. Ale to jest produkt, który tak, można też korzystać z niego, natomiast to nie jest kaszka błyskawiczna. Zresztą takich produktów na rynku jest dużo, bo są też kaszki błyskawiczne dla niemowląt, które są ok i można z nich też korzystać. Ale tak naprawdę można po prostu kupować zwykłe płatki owsiane czy jęczmienne, zwykłą kaszę gryczaną, owsianą, jaglaną czy bulgur
i używać jej do gotowania dla dziecka, gotując jednocześnie też dla siebie. Dobra, sprawdzaj składy. Jeśli macie kaszkę błyskawiczną, taką dla niemowląt, to sprawdźcie, szczególnie jeśli ona jest z owocami albo z jakimś smakiem i z mlekiem modyfikowanym, to koniecznie przeczytajcie skład, bo no 99% szans, że będzie miała dodatek jakiegoś słodzidła. A nie powinna mieć. No, dzieci, niemowlęta w ogóle nie powinny dostawać słodzonych posiłków. Dobra, i teraz które kasze wybierać? Oprócz tych, które już wymieniłam, takich popularnych, możecie też podawać dzieciom takie mniej typowe jak komosę ryżową, czyli quinoa. Możecie podawać amarantus, możecie podawać różne kasze takie, nie wiem, bardziej starodawne, jeśli macie do nich tylko dostęp. Można je kupować w opakowaniach zbiorczych, kilogramowych, można kupować na wagę. Można też kupować w torebkach, chociaż ja szczerze mówiąc, ze względów też środowiskowych, ale jakoś mam większe zaufanie do tej kaszy, która jest gotowana bez tej folii. I nawet jak kupuję kaszę w torebkach, bo nie jest dostępna na przykład jakaś kasza po prostu na wagę czy w kilogramie, takim opakowaniu kilogramowym, to ją wysypuję, płuczę na sitku i potem dopiero gotuję i w ogóle kasze dobrze jest, takie sypkie kasze dobrze jest wypłukać przed gotowaniem, bo mogą być po prostu w jakiś sposób tak fizycznie zabrudzone. Fajnym pomysłem są też kasze, takie mieszanki, teraz też jest dużo tego na rynku, gotowe mieszanki na przykład ze strączkami czy z jakimiś przyprawami, też możecie coś takiego wypróbować. Dobra, to kasze. Jeśli chodzi o pieczywo, bo to też było pytanie. No bo pieczywo kupowane w piekarni prawie zawsze, a w zasadzie zawsze, jeśli kupujecie w piekarni, to ono będzie miało w składzie sól. A przecież mieliśmy nie dawać soli dzieciom. Mam pytanie, czy kasza jaglana jest najbogatsza składnikowo? Ja odpowiem na to pytanie, które produkty podawać, bo są najlepsze na końcu, jeśli pozwolicie. A wrócę teraz do pieczywa. Jeśli chodzi o pieczywo, to oczywiście im ono ma prostszy skład, tym lepiej. Pieczywo potrzebuje mąki, wody, drożdży albo zakwasu, no i niestety trochę soli. A jeśli ma drożdże, to często też potrzebuje trochę cukru. Natomiast wydaje mi się, że jeśli kupujemy dobrej jakości pieczywo, może być to pieczywo razowe, może być jakieś z mieszanej mąki. Ważne, żeby nie miało dodatku typu karmel albo jakichś barwników, żeby nie udawało, że jest ciemnym pieczywem, tylko żeby naprawdę było pieczywem z mąki, w tym kolorze, który ma ta oryginalna mąka. Więc pieczywo, jakie chcecie, takie, jakie wyjadacie, czy białe, czy razowe, czy nie wiem, nawet pumpernickel, jak dziecko chce spróbować. Natomiast one powinny nie mieć tych dodatków typu spulchniacze, typu właśnie barwniki. Skład pieczywa musi być dostępny w piekarni. Jeśli kupujecie w markecie, to obok półek z pieczywem powinna wisieć taka książeczka ze składami i można to spokojnie sobie przeczytać, co jest w środku. Jeśli kupujecie pieczywo opakowane, to na opakowaniu będzie napisany skład. A jeśli nigdzie nie wisi albo nie jest napisane, to trzeba zapytać i poprosić po prostu w piekarni o składy tego pieczywa. No i teraz co z tą solą? Ja myślę, że jeżeli nie macie możliwości, albo nie chce wam się, albo nie chcecie, nie umiecie piec chleba w domu, to spokojnie niemowlak, któremu rozszerzamy dietę, może dostać kromkę chleba ze sklepu, nawet jeśli jest w składzie wymieniona sól, dlatego że tej soli w tym całym bochenku jest bardzo niedużo i jak weźmiemy pod uwagę to, ile finalnie dziecko tego pieczywa zje, to myślę, że zanim dojdziecie do całej kromki zjadanej w czasie jednego posiłku, to ono już będzie miało 1,5 roku albo lepiej. Więc ja bym się tą śladową ilością soli w tym przypadku nie przejmowała. Oczywiście nie dosalamy jedzenia, nie podajemy bardzo słonych rzeczy typu oliwki albo nie wiem, jakieś, no nie wiem, jakichś takich bardzo, bardzo słonych produktów, ale pieczywo, które ma jakąś tam nieduży, jakiś nieduży dodatek, to ja bym chyba się tym specjalnie nie przejmowała w tej sytuacji, szczególnie jeśli stosujemy urozmaiconą dietę i podajemy różne produkty zbożowe. Czy mam rozumieć, że od początku rozszerzania po 6. miesiącu można podawać kaszę? Mam pytanie tutaj. Tak, właśnie, dokładnie, tak. Tak, można podawać kaszę. Jeśli chodzi o makaron, to znowu na rynku mamy albo makarony jajeczne,
albo makarony z pszenicy czy z semoliny durum, czyli takiej twardej makaronowej pszenicy. I te dwa rodzaje makaronów mają trochę inne właściwości czy wartość odżywczą. Ja bardziej lubię te makarony takie włoskie, właśnie durum, dlatego że one mają węglowodany, mają białko, są trochę. No mam wrażenie, że więcej my z nich na nich korzystamy niż jak podajemy ten makaron jajeczny. Makaron jajeczny wydaje mi się być dobrym dodatkiem do rosołu czy do zupy, ale do obiadów czy nie wiem, jakichś posiłków takich na kolację, takich głównych posiłków, to wolę chyba ten makaron durum. Ale możecie też podać jajeczny makaron oczywiście, czy z fasoli, jeśli oczywiście wasze dziecko już to jajko ma wprowadzone do diety. Czy makaron gotować w wodzie z dodatkiem soli? Właśnie wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, dlatego że to jest przyzwyczajenie bardziej nasze niż jakaś konieczność. Jeśli wy lubicie jeść słony makaron, no to można ugotować go w wodzie bez soli, a potem na swoim talerzu swoją porcję posolić, a dziecku dać ten makaron bez soli. Dobra, jeszcze są takie makarony typu orientalnego z fasoli, z sojowy czy z grochu, takie chińskie, orientalne, różne. I to też są rzeczy, które dzieci mogą mieć wprowadzone do diety. My oczywiście powinniśmy wszystkie te produkty wprowadzać po kolei i nie na raz i dawać dziecku niedużo, jeśli podajemy coś nowego, żeby się mogło przyzwyczaić. Ale no, myślę, że urozmaicenie jest odpowiedzią na wszystkie trudne pytania, którą kaszę wybrać i które pieczywo wybrać i który makaron. Jeśli jemy różne rzeczy, to mamy małe ryzyko tego, że coś przedawkujemy albo w sensie zjemy za dużo, na przykład błonnika, albo za dużo, nie wiem, składników antyodżywczych, które są w kaszach obecne i tak dalej. Mąki podobnie, możecie korzystać z różnych rodzajów mąki. Czy zapiszesz live? Oczywiście tak, wszystkie live'y są zapisane, jeszcze to powtórzę na koniec. Więc kasze, pieczywo, makarony, mąki, wszystkie te produkty można wprowadzić do diety niemowlęcia i tym bardziej do diety małego dziecka. Nie trzeba z tym bardzo zwlekać, jakoś nie wiem, odsuwać do któregoś miesiąca. Ważne, żeby wprowadzać różne produkty i urozmaicać dietę na co dzień. Pytanie o gluten wprawdzie nie padło, ale powtórzę, że nie trzeba go specjalnie wprowadzać do diety niemowlęcia. Możecie podawać i glutenowe produkty, i bezglutenowe produkty. Błonnika bym się też bardzo nie obawiała, chyba że macie dziecko, które ma bardzo wrażliwy brzuch i widzicie, że ma trudności takie jelitowe czy właśnie bóle brzucha po wprowadzaniu nowych produktów i posiłków, albo jeśli z jakiegoś powodu zaczynacie rozszerzanie diety wcześniej niż jak dziecko ma pół roku, to wtedy można zacząć od tych produktów zbożowych, które mają mniej błonnika, czyli na przykład kaszy mannej albo ryżu, albo kaszy na przykład jaglanej, a później dopiero przejść do kaszy gryczanej czy pęczaku, albo podać chleb razowy, a wcześniej podać jakiś jasny chleb. Natomiast jeśli dziecko jest zdrowe i dobrze toleruje te nowe produkty, to myślę, że te ilości, które ono będzie zjadać, tego błonnika, nie będą dla niego jakoś trudne w trawieniu. No jak podajecie pierwszy raz płatki owsiane, to lepiej podać jedną łyżkę tej owsianki niż od razu całą miskę. Ale szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby jakieś dziecko zjadało bardzo dużą ilość od pierwszego posiłku, więc ja bym tutaj też zachowała takie urozmaicenie i proponowała dziecku po prostu różne rzeczy. Dobrze, tu mam jeszcze jakieś pytania. To są pytania nie w temacie dzisiejszego live'a, ale postaram się na nie odpowiedzieć albo najchętniej później. Kaszę, płatki owsiane mogę zrobić na mleku roślinnym, czy tylko na wodzie? Słuchajcie, o mleku był live 2 tygodnie temu, generalnie o podawaniu mleka po pierwszym roku życia. Te kaszki, kasze, wszystkie można przygotować na wodzie, ale jeśli dziecko pije mleko z piersi albo modyfikowane na żądanie, to kaszka na wodzie jest ok. Można przygotować na napoju roślinnym, można przygotować na krowim mleku, tylko pod warunkiem, że te posiłki w okresie niemowlęcym, czyli do pierwszego roku życia,
że to mleko nie zastąpi Wam karmień piersią albo karmień mlekiem modyfikowanym, bo chodzi o to, żeby odpowiednia była wartość odżywcza diety. Dobra, i teraz tak, ponieważ kwadrans już mi się rozciągnął do 20 minut, to powiem jeszcze, podsumowując te wszystkie informacje o produktach zbożowych, że myślę, że najważniejsze jest to, żeby tą dietę urozmaicać, że to nie jest tak, że jak dziecko dostanie białą bułę na spacerze, to nagle wszystkie nawyki żywieniowe pójdą w łeb. I będzie to bardzo zły wybór, bo jak zje bułę na spacerze nawet 3 razy w tygodniu, a oprócz tego dostaje kaszę i płatki albo makaron na obiad i kolację, to jego dieta będzie urozmaicona. Jeśli zdarzy się, że macie w domu tylko białe pieczywo, to dziecko też może zjeść białe pieczywo. Natomiast jeśli jecie tylko białe pieczywo, ziemniaki i biały makaron, no to rozszerzanie diety i żywienie małego dziecka to jest dobra okazja do tego, żeby wprowadzić więcej produktów pełnoziarnistych do waszej diety i dzięki temu też do diety waszego dziecka. Tak bym powiedziała, że lepiej jest iść w stronę tych produktów pełnoziarnistych niż w stronę produktów z przetworzonej, takiej oczyszczonej mąki, ale jeśli one się zdarzają jako element diety, to myślę, że to jest ok. Dobrze, i teraz tak. Live jest zapisany, wszystkie poprzednie live'y są zapisane. Instagramie możecie go oglądać przez kolejną dobę. Natomiast po tym, jak ta doba się skończy i zniknie z Instastory, będzie na YouTubie dostępny i jest też dostępny na Facebooku bezterminowo. Wszystkie poprzednie nagrania są też na Facebooku, są też na YouTubie. A jeszcze kilka innych nagrań jest na mojej grupie wsparcia na Facebooku, których nie umieszczałam nigdzie indziej, bo to była taka seria nagrań, które się odbywały tylko na grupie, więc jak potrzebujecie czegoś tam dodatkowo jeszcze posłuchać, to zapraszam. I powtarzam, że za tydzień się nie widzimy, bo ja nie mogę, po prostu muszę być na uczelni wtedy i mówić do studentów. A widzimy się 4 listopada o 12 w poniedziałek. I wtedy opowiem Wam o żelazie w diecie małego dziecka, o produktach bogatych w żelazo. Będzie w odpowiednim momencie też w social mediach post na ten temat, więc jak będą pytania, to możecie spokojnie pod tym postem pisać albo wysłać mi wiadomość prywatną i postaram się na te wszystkie pytania Wasze odpowiedzieć. Live można zapisać na Instagramie. Dobra, zaraz to sprawdzę. Dobra, dziękuję Wam bardzo w takim razie i do zobaczenia następnym razem. Tu wyłączam.